Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś przychodzę do Was z filmikiem na temat życia we Włoszech. Postanowiłam nagrać taki zbiór informacji na temat tego, jak naprawdę żyje się we Włoszech i jakie są zarobki i jak na początku szukać tu pracy i oczywiście gdzie szukać tej pracy. Kilka tygodni temu opublikowałam filmik W Polsce żyje się lepiej niż we Włoszech. Zbudził on ogromne Wasze zainteresowania, naprawdę wciąż przychodzą do mnie Wasze maile, Wasze wiadomości. Często komentujecie ten filmik i Wasze komentarze są takie zbieżne. Niektóre mówią o tym, że absolutnie nie mam racji, nie wiem o czym mówię, a w innych komentarzach piszecie, że absolutnie się ze mną zgadzacie, że wszystko to, co mówię, jest prawdą. Oczywiście chciałabym od razu zaznaczyć i pod tym filmikiem, że wszystko to, co mówię, to są moje doświadczenia, to są moje obserwacje na temat tego, jak ja widzę Włochy, jak dla mnie to wszystko wygląda. Spostrzeżenia osoby, która tutaj przyjeżdża sama do pracy albo jako student, na pewno będą zupełnie inne, a zupełnie inaczej to wygląda już z mojej perspektywy, kiedy już tu mieszkam 15 lat, kiedy już mam dwoje dzieci, męża i widzę Włochy w zupełnie innym formacie niż było to w pierwszym roku, jak przyjechałam. Myślę, że ten filmik będzie w kilku częściach i wszystko zależy od tego, jakie zainteresowanie z Waszej strony będzie na ten filmik, jakie pytania macie, czy macie kolejne pytania, czy chcecie wiedzieć jakieś inne rzeczy, piszcie pod spodem koniecznie i będę starała się nagrywać taką serię właśnie dla Was, dla tych osób, które chcą tutaj wyjechać albo dla tych, które już tu są i są ciekawi, jak to wygląda właśnie w regionie, w którym ja mieszkam, zarobków i realii, jakie są w moim regionie i z mojego punktu widzenia. W dzisiejszym odcinku chciałabym po prostu się skupić tylko i wyłącznie na tym, gdzie szukać pracy, jeśli chcemy jednak do tych Włoch wyjechać, jeśli jesteśmy zdecydowani i nie znamy języka. Znam dużo osób, które wyjechało tutaj do Włoch właśnie bez języka, bez jakiegoś wyższego wykształcenia, bez doświadczenia. Dużo z Was pisze do mnie właśnie, gdzie szukać pracy i jak to robić. Zacznijmy od tego, że czasy Ameryki już się skończyły i czasy, kiedy przyjeżdżało się i praca już na nas czekała, bez doświadczenia, bez języka, nie było to ważne i tą pracę bez problemu się dostawało. I firmy czy miejsca pracy wymagają coraz więcej, bo po prostu tych pracowników na nasze miejsce jest coraz więcej. Zanim wyjedziemy do pracy i zadamy sobie pytanie, jaką pracę chcemy wykonać, musimy dobrze przemyśleć region, do którego chcemy wyjechać. Każdy region we Włoszech ma taki swój potencjał, ma swoje możliwości i dobrze jest to wcześniej przemyśleć. Jeśli jesteśmy osobami, które nie znają języka, to wiadomo, że musimy liczyć się z tym, że mamy bardzo okrojone możliwości szukania pracy. Musimy się skupić wtedy na opiece nad osobami starszymi, opieka nad domem, opieka nad dziećmi, albo prace sezonowe, czyli prace w hotelu, prace nad morzem, w jakichś kurortach, na plaży, w barach, w restauracjach. Jak znaleźć sobie pracę? Jeśli nie mamy pomocy od naszych przyjaciół, rodziny, która już tutaj we Włoszech jest i w taki sposób na pewno najszybciej by nam znaleźli pracę, musimy pomóc sobie internetem. We Włoszech jest bardzo dużo firm, do których wystarczy się zapisać, wypełnić tam formularz i oni będą wysyłali nam propozycje pracy. Musimy wypełnić taki formularz, w którym oczywiście zaznaczymy miejsce, w którym mieszkamy i obszar miejsca, w którym szukamy pracy, jakie mamy doświadczenie i możliwości, czyli czy mamy prawo jazdy, czy znamy język włoski. I co najważniejsze, nasze doświadczenie. Takich biur jest naprawdę wiele, ale takie najbardziej skuteczne i najważniejsze to jest Linkeon, Job Rapido, InfoJob, Subito It. Napiszę Wam to pod spodem, więc będziecie mogli sobie takich tych biur pracy poszukać. Teraz po tym, jak zdecydujemy się, że chcemy wyjechać do Włoch, musimy się też zdecydować, do jakiego regionu wyjechać. Włochy są naprawdę obszerne i podzielone są na regiony, które są bogatsze i biedniejsze, oczywiście tak jak jest to w Polsce.
Jeśli macie doświadczenie i operujecie językiem włoskim, to z pewnością Wam proponuję duże miasta, jakim jest Milano, Rzym, Bolonia. Są to miasta, które mają duży potencjał i w których się zarabia najwięcej. W Milano rocznie zarobimy 34 tysiące euro brutto. Jeśli chodzi o Rzym, jest to 30 tysięcy. Już jest ta duża różnica, ale bardzo ważne jest też to, jaki jest koszt życia. Jeśli spojrzymy, ile kosztuje wynajem w Mediolanie, to z pewnością on będzie dużo, dużo wyższy od wynajęcia mieszkania w Rzymie. Koszt utrzymania się w Mediolanie jest dużo wyższy od tego w Rzymie, co jest bardzo zaskakujące, bo ja też kiedy sprawdzałam w internecie, bardzo się zaskoczyłam, bo Rzym to oczywiście jest stolica Włoch, jest to bardzo turystyczne miejsce i ogólnie bardzo drogie miejsce w samym centrum, ale statystyki mówią, że jeśli chodzi o wynajem i o koszt życia, to w Rzymie jest on troszeczkę niższy od Mediolanu. Jeśli natomiast nie macie doświadczenia, nie znacie języka włoskiego, to proponuję Wam, oczywiście może być to też Mediolan i Rzym, jeśli chodzi o opiekę nad starszymi osobami, babysitter. Za taką pracę babysitter czy opiekę nad starszą osobą dostaniemy mniej więcej na rękę 800 euro, 1200 euro maksimum. Oczywiście jeśli trafimy na bardzo bogatą rodzinę, to możemy dostać i 1500, ale jest to bardzo, bardzo rzadkie. Raczej średnie to jest właśnie około 1000 euro na rękę. Już wliczone są koszty naszego utrzymania się, bo zazwyczaj właśnie w takich pracach już mamy swój pokój i już jest wliczone w to wyżywienie, więc mniej więcej całą tą sumę możemy sobie odłożyć. Jeśli chodzi o takie prace sezonowe, no to polecam Wam bardzo oczywiście okolice nad morzem, jak Emilia Romagna, jak Liguria, Sardynia, Sycylia. Raczej odradzam Pulię, bo tam zarobki są naprawdę niskie, ale i utrzymanie nie kosztuje nas dużo, więc na koniec może się to wszystko wyrównywać. Sardynia i Toskana są to okolice, gdzie jeżdżą Włosi i powiedzmy najdroższe, jeśli chodzi o wakacje, ale niekoniecznie tam zarobimy najwięcej. Musimy poszukać sobie takich hoteli, które dadzą nam już alojo, dadzą nam już pokój i wyżywienie i wtedy zobaczymy, ile nam zostanie na rękę. Jeśli chodzi o prace sezonowe zimowe, to polecam Trento, Alto Adige i Ponte di Legno. Alto Adige, Bolzano, znajduje się bardzo blisko granicy z Austrią, a jeśli chodzi o Ponte di Legno, to już jesteśmy blisko granicy ze Szwecją. Tam zarobki są dużo wyższe, tam znajdziemy na pewno pracę w jakimś hotelu, w jakimś kurorcie, gdzie mamy też już swój pokój, na przykład pracowała tam jedna moja znajoma i sprzątała pokoje hotelowe. Za taką pracę dostała 1500 euro na rękę już z pokojem i z wyżywieniem, plus napiwki tam od klientów. I jeśli przepracujemy tam 2-3 miesiące, to wiadomo, że już coś tam możemy odłożyć. Najniższe zarobki są w okolicach Lecce i Matera. Tam już schodzimy do 23 tysięcy euro rocznie, więc widzimy, że jest ta duża różnica, już 10 tysięcy euro rocznie mniej. Kolejną możliwością znalezienia pracy może być też praca w restauracji czy w barze, ale tam już bardzo rzadko i małą możliwość mamy, by dostać jakiś pokój do wynajęcia w cenie. Wyżywienie już może w tym być, ale raczej musimy już się zorganizować. W takim barze czy w restauracji zarobimy około 1200-1300 euro na rękę, ale też trzeba zobaczyć co i jak, bo na przykład dużo restauracji tutaj we Włoszech już teraz nie płaci miesięcznie, tylko płaci za serwis. My przychodzimy do pracy na godzinę 6 czy 7 wieczorem, kończymy o 12 czy 1 w nocy i płacą nam albo za godzinę 10 euro, albo za już cały serwis i nieliczona jest wtedy godzina i dostajemy wtedy 50-60 euro za cały wieczór. To już trzeba sobie obliczyć wtedy, czy na przykład możemy sobie znaleźć jakąś pracę w tygodniu, sprzątanie, gdzie za godzinę dostaniemy od 8 do 10 euro za godzinę, a wieczorami na przykład znaleźć sobie taką dodatkową pracę w restauracji czy w barze.
Oczywiście te możliwości są bardzo ograniczone, jeśli nie mówimy dobrze po włosku, ale dobrze jest zacząć w takich miejscach jak właśnie opieka nad starszą osobą czy opieka nad dziećmi, bo wtedy oswajamy się z tym językiem i po kilku miesiącach już możemy szukać jakiejś innej pracy. Radzę Wam, jeśli przyjeżdżacie bez języka do Włoch, byście właśnie dużo czasu poświęcali na naukę języka. Bardzo ważne jest, by mieć chociaż te podstawy, żeby cokolwiek rozumieć, bo kiedy nie rozumiemy nic, no to wiadomo, że każda praca będzie dla nas dużo, bardzo utrudniona. Dobrze jest wtedy oglądać telewizję włoską, mówić z innymi osobami, iść do sklepu, mimo że nie rozumiemy codziennie, jakie słówko nam w tej głowie zostanie i z każdym dniem będziemy mówić coraz lepiej. Pamiętajcie, żeby nie sugerować się tylko zarobkami w danym mieście, ale też kosztami życia, bo jeśli zarobki w Mediolanie są najwyższe w całych Włoszech, to nie znaczy, że to tam zarobimy najwięcej i to tam odłożymy najwięcej i to tam będzie nam się żyło najlepiej. Bo na przykład w Rzymie te zarobki są już odrobinę niższe, ale koszt życia też jest niższy i to tam może będzie nam się żyło dużo lepiej. Wiele osób, które wyjeżdża za granicę, ma bardzo duże oczekiwania. Ma wykształcenie, ma nawet doświadczenie, ale nie mówi dobrze po włosku. I tu spotykają się z innymi realiami, są bardzo rozczarowani. Pamiętajcie, że obcokrajowcy bardzo często za granicą wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji. O ile nie znajdziemy pracy w naszym zawodzie, jeśli jesteśmy specjalistami w jakiejś dziedzinie, to wtedy może będziemy mieli szczęście właśnie znaleźć pracę, która wykorzysta nasz potencjał i nas za to nagrodzi. Ale musicie wiedzieć, że teraz już nie jest tak jak kiedyś i Włosi też biją się o miejsca pracy i Włoch będzie wolał wielokrotnie zatrudnić Włocha niż Polaka. Musicie też wziąć pod uwagę to, że wyjazd za granicę łączy się z rozłąką z rodziną. Właśnie tutaj chciałabym wspomnieć mój filmik, w którym mówiłam o tym, że lepiej żyje się w Polsce niż za granicą i wielu z Was napisało mi to, czemu do tej Polski nie wrócisz, skoro się w tej Polsce żyje lepiej niż za granicą. Ja nie chcę tutaj za bardzo uogólniać, ale bardzo wielu Polaków wraca do Polski, ale nie dlatego może, że w Polsce teraz żyje się naprawdę 100 razy lepiej niż za granicą, ale chodzi o to, że jeśli Polak jest za granicą i zarobi na przykład 1400 euro miesięcznie, a ma opłacić mieszkanie i wszystkie opłaty, które tutaj są i niewiele jest w stanie odłożyć i przeliczy sobie to na to, jakby było w Polsce, że zarobi, owszem, też niewiele odłoży, ale jest blisko rodziny, blisko swoich znajomych, w swoim otoczeniu, to wtedy zdaję sobie sprawę, że to się nie opłaca, gra nie warta jest świeczki. I o to właśnie chodzi. Musicie dobrze się zastanowić, czy warto jest wyjechać, bo czasy Ameryki, kiedy wyjeżdżało się do Włoch na rok czy dwa i w domu, i w Polsce budowało się dom, te czasy już się skończyły. Do Włoch, kiedy się przyjeżdża, to te ceny są tak wysokie, a zarobki nie są wcale wysokie i tych pieniędzy tak bardzo łatwo już nam nie jest odłożyć. I o to właśnie mi chodziło. Wiele osób ma też trudności w przyzwyczajeniu się do nowego środowiska, bo jednak życie we Włoszech jest zupełnie inne niż życie w Polsce. My mamy nasze tradycje, nasze przyzwyczajenia, wszystko jest inne. A przyjazd za granicę, czy do Włoch, czy do Norwegii, czy do Londynu, łączy się z tym, że musimy się przestawić na zupełnie inne realia, na zupełnie inny styl życia. I czasami jest to bardzo trudne i myślę, że o parę groszy nie jest to warte. Niektóre z Was piszą do mnie z propozycją, bym w trakcie nagrywania niektórych filmików wtrącała co jakiś czas jakieś włoskie słowo, bo wtedy będziecie się osłuchiwać i będziecie wiedzieć, co znaczy każde słowo. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł i tak będę robić. Kolejnymi filmikami będę wrzucać jakieś włoskie określenia, nazwy, byście mogli się troszeczkę osłuchać i byście mogli przyswajać lepiej ten język włoski. To tyle na dzisiaj. To jest taki pierwszy wstępny filmik. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli chcecie takich filmików więcej, jeśli chcecie informacji szczegółowych więcej, to
piszcie pod spodem Wasze pytania, o czym byście chcieli się dowiedzieć i na bazie tego i Waszych komentarzy będę takie filmiki nagrywała. To tyle, kochani. Jeszcze raz zapraszam Was serdecznie do śledzenia mnie na Instagramie, gdzie często publikuję moje outfity czy moje makijaże, a w live'ach czy w Instastory często publikuję piękne pejzaże czy jakieś realia właśnie z życia we Włoszech. Także zapraszam Was do śledzenia mnie. Zapiszcie się na mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I to tyle na dzisiaj. Cześć Wam! Cześć!